machać, trzymać róże, odrzuć tą pokusę. To ma sens, to jest ważne. Tak jak ludzie, którzy machali palemkami dla Pana Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jeruzalem. Coś podobnego teraz się dokonuje, to jest ważne. Te gesty miłości, te proste gesty oddania, zawierzenia, ofiary. Jak piękni się będą siostry zakonne, które są z nami tutaj. Brawo dla nich. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramę do nieba. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramę do nieba. Zeszli. Panie, błogosław tych, którzy się spowiadają i kapłanów, którzy jednają z Tobą. Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramy do nieba. Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce. W tą całą okolicę, wszystkich mieszkańców tej okolicy, Czerniowa, Czapachowy, Gorzkowa, Żarek i błogosław miejscowości, w których przyjechaliśmy tutaj. Błogosław nasze parafie, nasze diecezje, naszych biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnice. Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą. Zeszli deszcz, zeszli deszcz, błogosławieństw. Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz, zeszli deszcz. Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz. To, co teraz czynisz dla Pana, wierz mi również i na te słowa, to przyniesie owoce wielkie i piękne w Twoim życiu, przyszłości, wieczności. Więc nie żałuj, inwestuj duchowo poprzez to spotkanie w swoje życie przyszłe, w swoje życie dla dobra innych, nie tylko dla Twojego dobra. Kościół przez tą modlitwę zyskuje. Przez tą modlitwę teraz Kościół się odnawia na całym świecie. Przez tą modlitwę Kościół jest oczyszczany. Ty jesteś oczyszczany. Ty jesteś pocieszany przez Pana. Fala za falą przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce. Fala za falą przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz. Zeszli deszcz. Otwórz nam bramy. Panie, uwielbiamy Cię, błogosławimy. Panie, dziękujemy, że nas pouczasz, że nas poprawiasz, że namaszczasz nas i uzdrawiasz, że leczysz nasze dusze i ciało, że dotykasz naszych rodzin, że jest nadzieja dla nas i dla naszych rodzin, dla waszych małżeństw, dla waszych dzieci i wnuków, dla waszych rodziców i dziadków. Jest nadzieja, jest łaska. Łaska po łasce, fala za falą, przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą, przelewają
się przeze mnie rzeki Twojej łaski, łaska po łasce. Fala miłosierdzia! Na tą falę czekaliśmy, na tą falę miłosierdzia! I spełniły się przypowiednie nawet niektórych polityków, że przyjdzie fala, przyszła! Fala miłosierdzia! Fala Bożej łaski! Mieli rację, mówiąc, że fala przyjdzie. Przyszła. Fala Twojej miłości, miłosierdzia. Niech nas zatopi, zaleje. Niech nas przemieni i dotknie. Otwórz nam bramy. Niech nas przeniknie. Do nieba. Ześlij deszcz. Otwórz nam bramy do nieba. Przelewają się przeze mnie rzeki Twoje. Łaska po łasce, fala za falą, przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą, przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą, przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za fala, ześlij deszcz, wspaniały deszcz, błogosławieństw. Otwórz nam bramy, Panie, wielbimy Ciebie, nasze dusze się radują, nasze ciała, które są Twoją świątynią, są teraz oświecane przez płomień Twojej miłości, Twojego serca. Dziękujemy Ci, że z ludzi zmysłowych, ziemskich stajemy się niebieskimi. Ale prosimy Ciebie, żeby wszyscy ludzie poznali Twoje miłosierdzie. Nasi bliscy, znajomi, przyjaciele, nawet nieprzyjaciele. Panie, tu jest wielu ludzi zranionych, daleko będących od Ciebie sercem. Ale Ty ich pojednaj z Ojcem. Ale Ty ich uwolnij od grzechu i zła. Łaska po łasce, fala za falą. Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski. Łaska po łasce, fala za falą. Przelewają się rzeki Twojej łaski. Łaska po